Halo, halo, witajcie na kanale GWW15. A więc witajcie w trzeciej części, dlaczego uważam, że Ziemia jest kulista? W tej części poopowiadamy sobie o zdjęciach z kosmosu. Tak, Krzywizna Umysłu, odcinek 22. Wiem, że nie wierzycie w tą Ziemię z kosmosu, wiem, że nie wierzycie w to, że ktoś tam w ogóle w kosmos poleciał. Mówię o tych ludziach, którzy nie wierzą, a więc którzy wyznają płaską Ziemię. Natomiast prawda jest taka, że wszystko na Ziemi wskazuje, że Ziemia jest jednak kulista, więc nie ma jakby powodu, żeby te osoby, które tam pokazują te zdjęcia kulistej Ziemi z kosmosu, żeby kłamali. Pokazywałem to w poprzednich częściach, dlaczego tak jest, skąd to wiemy. Jeżeli właśnie chcieliby zrobić jakiś spisek co do tego, że Ziemia to nie jest kula, tylko coś innego, ale chcą nam wcisnąć, że Ziemia jest kulą, no to po prostu mają pecha, bo akurat no, chcieli nas oszukać, że Ziemia jest kulą i a tu okazuje się, patrz, no masz, że kurde, jednak jest kulą. Bo to wynika z wszystkich danych tutaj na Ziemi. Natomiast ludzie, którzy uwierzyli w płaską Ziemię, dali się oszukać albo dali się zwieść osobom, które im wcisnęli taki tekst, że o, patrzcie, zdjęcia NASA są, więc to kłamliwe są zdjęcia, oni nie byli w żadnym kosmosie, bo Ziemia jest płaska. Nie, 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 moi drodzy, to tak nie działa. Owszem, jeżeli Ziemia jest płaska, to loty w kosmos na pewno są fałszem, ale jeżeli loty w kosmos są na pewno fałszem i nigdy się nie odbywały i zdjęcia są sfejlowane, to i tak to nie dowodzi, że Ziemia jest płaska. Rozumiecie? To tak w tą stronę działa. Nie odwrotnie. A wy daliście się zwieść. Dlaczego? No dlatego, że łatwo jest oszukać ludzi, pokazać im jakieś zdjęcia, które tam NASA podrasowało. I patrzcie, tutaj jest, że tu są nieprawdziwe zdjęcia, więc zobaczcie, jakie piękne fałszerstwo. A zatem dowód na to, że Ziemia jest płaska. Nieprawda. Nie w tę stronę logika działa. Pamiętajcie. Takich zdjęć jest masa, jest wręcz no setki albo nawet więcej, na których widać, że Ziemia jest kulista z kosmosu. Znacie te zdjęcia, więc co tutaj dużo pokazywać. Natomiast niektóre zdjęcia są rzeczywiście podrasowane, są poprawione kolorki, są poprawione jakieś tam szczegóły, niektóre są, na niektórych są sobie zrobione jaja, czyli na przykład jakiś napis doklejony, jakieś chmurki są wklejone, ktoś zrobił kopiuj wklej. No są takie malutkie przekręciki, ale czy te przekręciki świadczą o tym, że Ziemia nie jest kulą, że Ziemia jest płaska? Z moich takich osobistych tutaj śledztw wynika, że Ziemię, zakrzywienie Ziemi zaczyna być już widoczne z odległości, z wysokości około 25-30 km. Zaraz wam dokładnie pokażę, dlaczego do takiego wniosku doszedłem. No, jest to ogólnie zgodne z wyliczeniami fizyczno-matematycznymi. Zobaczcie, tutaj mam program Celestia, który jest właśnie oparty na tych matematycznych przesłankach, na tych matematycznych wyliczeniach. I zobaczcie, że z niego wyraźnie wynika, że w momencie, kiedy uniosę się na wysokość około 20 km, to ta krzywizna Ziemi jest już wyraźnie zauważalna. Zatem tak powinna wyglądać. Pamiętajcie, że jeżeli ktoś wam opowiadał o rybim oku i tam na przykład był taki pan, który skakał dla Red Bulla i tam było bardzo mocne takie zakrzywienie i ktoś wam mówił, że to jest zakrzywienie Ziemi wynikające z tej wysokości, jest to nieprawda. Otóż jest to zakrzywienie wynikające z soczewki rybiego oka. Takie są soczewki, które zakrzywiają jakby rzeczywistość. Natomiast te soczewki mają taką właściwość, że jeżeli obraz jest w środku tej soczewki, czyli dokładnie w centralnym punkcie tego obiektywu, to nic się nie zakrzywia, czyli linia prosta pozostaje prostą, linia krzywa pozostaje krzywą, a linia wklęsła czła zostaje linią wklęsłą. Nic się nie dzieje, natomiast w innych miejscach tego obrazu, przy tych soczewkach,
zachodzi pewne zniekształcenie. Wiedząc o tej właściwości, można sobie porównać takie zdjęcia właśnie, czy też takie filmy, gdzie ludzie to amatorzy, nie żadne NASA, nie żaden kosmos, nie żadna agencja. Po prostu ludzie sobie biorą, no muszą zawiadomić tam odpowiednie służby, uzyskać zgodę na naruszenie przestrzeni kosmicznej czy przestrzeni powietrznej, nie wiem jak to tam dokładnie to wygląda. No, musi ich być też stać na jakiś balon i tak dalej, jakieś urządzenia, które potem namierzą ten balon, kamerę odpowiednią. No i wszyscy jak na złość uparli się, że będą wsadzać tam rybie oko. No, z tego powodu, że rybie oko jakby pokazuje dość duży obszar, tak? A więc można sobie bardziej wyobrazić, jak to wygląda. Natomiast tutaj do naszych celów naukowych, czyli odkrycia, jak to będzie wyglądać z jakiejś wysokości, absolutnie się to nie nadaje, chyba że założymy tą właśnie właściwość, że w momencie, kiedy przechodzi przez środek jakiś obraz, wtedy staje się on jakby rzeczywisty. Zobaczcie, zrobiłem tutaj na przykładzie takiego filmu z robocikiem porównanie i zobaczcie, że kiedy rzeczywiście przechodzi przez środek ten obraz, ten horyzont, to on wyraźnie wynika, że jest krzywy, zakrzywiony, wypukły. No, te zakrzywienie, jak widzicie, nie jest jakieś spektakularne, można by powiedzieć ledwie zauważalne, ale jest zauważalne. Ja bym powiedział, że nawet no tutaj to jest ledwie zauważalne, no i tutaj można mieć wątpliwości, ponieważ jest to filmowane z kamery rybie oko. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, że oprócz tych filmów, których jest bardzo, bardzo dużo, z kamery rybie oko, są też filmy z kamery nie rybie oko. Jeszcze zanim przejdę do nich, chciałbym jeszcze nadmienić to, że ludzie, którzy próbują Cię nakłonić, próbują Cię oszukać, że Ziemia jest płaska, wykorzystują w sposób perfidny wręcz te filmy z kamerą rybie oko i pokazują, kiedy obraz nie jest na środku, czyli kiedy jest właśnie zniekształcony w ten sposób, że pokazuje płaski horyzont. Oni tam dostawiają linię prostą często i pokazują, że to zobaczcie, Ziemia jest płaska, horyzont się nie wykrzywił. Jest to po prostu perfidne wręcz łajdactwo. No. To jest po prostu szokujące, że ludzie takie coś stosują. Natomiast kamera rybie oko ma to do siebie, że jeżeli obraz przechodzi przez środek, no to pokazuje rzeczywisty obraz. I wtedy tam sobie dostawiajcie kreski i sobie tam patrzcie. Wtedy, jak ona jest na środku, ten horyzont jest na środku. Wtedy sobie tam kombinujcie. I zobaczcie, że na wielu, wielu filmach, na większości filmów, kamera będzie pokazywać wtedy zakrzywiony horyzont. Ale oprócz tego, że są właśnie wysyłane kamery rybie oko, to są też wysyłane kamery nie rybie oko. Znalazłem jeden film, na którym ktoś wsadził taką kamerę do rakiety. Jest to ten film tutaj, który widzicie. I tutaj między trzecią mniej więcej minutą, a piątą chyba, czy nawet szóstą, jest obraz z kamery nie rybie oko, jest obraz z kamery Full HD. I zobaczcie, przeanalizujmy ten film, zobaczcie, kiedy ta rakieta startuje, na początku, na niższych wysokościach, kiedy ja tu będę przestawiał kreski, to wszędzie, gdzie ta kamera, gdziekolwiek ten horyzont by nie był, to on jest po prostu prosty, płaski. Bardzo, no nie jest płaski, on troszeczkę delikatnie jest zakrzywiony, bo taki ma być na przykład na wysokości tutaj jeszcze nie tej pełnej. Ale w momencie, kiedy ta rakieta dolatuje do maksymalnej wysokości, to zwróćcie uwagę, że tutaj horyzont jest już wyraźnie zakrzywiony, jest już wyraźnie pokazana ta krzywizna Ziemi. Co ciekawe, co bardzo interesujące, ja muszę wam powiedzieć, że troszeczkę się zszokowałem, kiedy zrobiłem takie doświadczenie, że wziąłem ten program Symulator Celestia, ustawiłem odpowiednią rozdzielczość, identyczną jak ta kamera właśnie na tej rakiecie. Zrobiłem screena z tej właśnie mniej więcej wysokości, na którą poleciała ta rakieta. I zrobiłem też screena tutaj z tego filmu. Nałożyłem to i wiecie co się okazało? Że te krzywizny się pokrywają niemalże idealnie. To mnie zaskoczyło, ale mało tego. Myślałem, że jest tylko jeden taki film tego typu, natomiast znalazłem na innym kanale, zobaczcie, tutaj wam go prezentuję. Jest tam wiele filmów z takiej kamery, która jest szerokokątną kamerą, a więc pokazuje dużo, dużo więcej, natomiast nie zniekształca obrazu. Nie daje tego efektu rybie oko.
A więc również jest to film, który nadaje się do analizowania. I zobaczcie, tutaj ja wam pokażę. Na początku tutaj widzimy tutaj obiekt kontrolny, jakim jest ulica. Zobaczcie, że jest tutaj linia prosta, krecha jak nie wiem co. Nic tu się nie wykrzywia, nic się nie zakrzywia. Również kiedy ta kamera poleci troszkę wyżej, wzbije się nad chmury, zwróćmy uwagę, że również tutaj pozostaje kreska prosta, kreska, która jest właśnie linią prostą, a więc tutaj horyzont się nie zakrzywia. Jest to dowód na to, że to jest kamera, która nie zniekształca obrazu, tak? A więc nie wykrzywia nam czegoś prostego. Ale co się dzieje, kiedy ta kamera znajdzie się na maksymalnej wysokości? Otóż zobaczmy, że tutaj pojawia się coś, co przypomina już wyraźnie krzywiznę Ziemi. Zwróćmy uwagę, że już tutaj, jeżeli będę przestawiał kreski, to nic niestety nie da się z tym zrobić i wyraźnie widać, że Ziemia tutaj się już zaokrągla. A więc jest to dowód na to, że najwyraźniej Ziemia z kosmosu wygląda właśnie jak kula. Jest kulopodobnym produktem, bo nie jest taką idealną kulą, ale to takie jest minimalne tam niepodobieństwo, że to po prostu aż można pominąć, jeśli chodzi o zdjęcia, czy też o analizy. Zwróćmy też uwagę na to, że co by się nie działo z tym zdjęciem, czy ono się wykrzywi, czy przejdzie przez środek, czy nie przejdzie przez środek, czy będzie wreszcie do góry nogami, to zawsze krzywizna jest w jedną stronę, więc kamera nie zniekształca w żaden sposób tej krzywizny. Bo gdyby zniekształcała, no to wtedy w jednym miejscu na tej kamerze, tak, w jednym miejscu obrazu byłoby inna krzywizna, w drugiej byłaby inna. Chociaż szczerze mówiąc, wydaje mi się, że ta kamera troszeczkę zniekształca obraz, ale bardzo minimalnie, w taki sposób, że można to właściwie pominąć. Bo widzieliśmy, tam ulica nie była absolutnie zniekształcona, była prosta linia prosta. Tak? A więc mamy już pewnego rodzaju obraz, sytuację, że w momencie, kiedy wzniesiemy się na wysokość około 20-30 km, tam stamtąd jest widać wyraźne zakrzywienie Ziemi i nie jest to jakieś bardzo mocne zakrzywienie, ale bardzo wyraźnie widoczne i daje pewien obraz, z jaką ogromną wielkością mamy do czynienia, jeśli chodzi o rozmiar Ziemi, bo widzimy, że jest to dość nieduże zaokrąglenie, tak? Ale wyraźnie widoczne. Tak pokazuje to program Celestia, a więc według obliczeń matematycznych i według tego, jak widzi to symulacja komputerowa, tak podobnie pokazują to kamery z rybim okiem, jeżeli obraz jest w środku, tak, bardzo podobne to jest. Podobnie pokazują to kamery, które nie zakrzywiają rzeczywistości, które nie zakrzywiają widoku, a więc kamera zwykła z rakiety, jak i kamera ta szerokokątna, ale nie zniekształcająca obrazu, która zamontowana została na balonie. Z wysokości 30, około 36-30 widać wyraźnie, że tam na górze widać wyraźnie zakrzywienie Ziemi. Ale dysponujemy, drodzy, nie tylko takimi obrazami. W poprzednim odcinku obiecałem, że pokażę wam ludzi, pokażę wam osoby, które tam były, co one na ten temat mówią. I powiedziałem coś takiego, że te osoby chociaż mogłyby teoretycznie kłamać, ale raczej nie kłamią. No dlaczego? No dlatego, że zarówno symulacje, jak i amatorskie filmy z kamerą rybie oko, która przechodzi przez środek, jak również amatorskie filmy, które nie są wykonane z rybiego oka, więc pokazują mniej więcej rzeczywistość. To wszystko pokazuje, że Ziemia jest kulą, a teraz posłuchajcie, jak to bardzo pasuje i jest bardzo zgodne to wszystko do tego, co mówią ci panowie. Jeden pan, którego pewnie kojarzycie, to pan, który skakał dla Red Bulla. Felix Baumgartner. I Felix Baumgartner opowiada takie rzeczy. Tutaj pozwolę sobie go zacytować. To jest na stronie motorsport.v10.pl. Nasz wywiad. To jest wywiad pod tytułem Chciałbym wrócić do Polski. Tam oczywiście pytają go różne rzeczy, ale chciałbym tu zwrócić uwagę na zdanie, które nas tu najbardziej interesuje. A więc jak wygląda Ziemia z wysokości, na której on był? Podczas skoku byłem oczywiście na tyle skupiony, że nie miałem czasu na rozrywkę w postaci podziwiania widoków. Ale po wyjściu z kapsuły miałem chwilę na zobaczenie czegoś niezwykłego. Niebo nade mną było czarne i wyraźnie była widoczna też okrągła krawędź Ziemi. To było niesamowite przeżycie,
zanim jeszcze zaczął się skok. Ten pan opowiada to samo, co widać na tych wszystkich filmach, na tej całej symulacji. A więc to wskazuje, że raczej nie jest przekupiony, raczej mówi prawdę, ponieważ no, wszystko na to wskazuje. Tak? Odpocząwszy od znikających na Ziemi statków za horyzontem, po wygląd nieba, które mamy nad Ziemią. Mamy jeszcze drugiego pana. Ten pan to David Simon. Kiedy wsadzili go do balonu, podobnie jak tego Felixa, i wysłali go tam do góry, to było jeszcze zanim pojawiło się NASA. Posłuchajmy fragmentu takiego filmu dokumentalnego. Wczesnym rankiem 19 sierpnia 1956 roku David Simons wzniósł się w powietrze. Na wysokości 30 km otworzył się przed nim niezwykły widok. Niebo miało kolor ciemnogranatowy i przechodziło w zupełną czerń. Widziałem cienki pasek nieba, a nad nim mroczną otchłań. Wyraźnie widać było zakrzywienie kuli ziemskiej. Mogłem sobie wyobrazić ją całą, ocenić jej wielkość. Wydawała się ogromna. A więc jak słyszeliśmy, pan David Simon opowiada dokładnie to samo, co należałoby się spodziewać, biorąc pod uwagę te wszystkie filmy, które wam przed chwilą pokazywałem, analizę tych filmów, jak również symulator kosmosu, tak, jakim jest Celestia. Zobaczcie, z jakim on to opowiadał entuzjazmem. On po prostu, dla niego to było niezwykłe. To było niezwykłe, że mógł zobaczyć to, co było wiadome, że jest, bo co innego jest właśnie wiedzieć coś, a co innego zobaczyć to na własne oczy, tak? Zatem, no zresztą to musiał być niesamowity widok dla niego i dlatego on to zapamiętał prawdopodobnie do końca życia. Także zobaczmy, że NASA, chociaż może i kłamie nas w różnych kwestiach, to raczej nie ma powodów, żeby kłamać nas w kwestii kształtu Ziemi. Dlaczego? No bo bardzo, bardzo dużo rzeczy świadczy o tym, że Ziemia jest kulą. I również teraz w tym odcinku mogliście na własne oczy jakby, no może nie na własne, ale za pośrednictwem filmów, za pośrednictwem internetu, zobaczyć, że amatorskie wideo pokazują, że Ziemia zakrzywia się na wysokości około 20-30 km i dąży do tego, aby być kulą. Wiadomo to już z Ziemi. Jeżeli to wszystko sobie przemyślicie, zastanowicie się, obejrzycie moje poprzednie filmy, to myślę, że nie zostaną co do tego dla was żadne, ale to żadne wątpliwości. Zapraszam tutaj na, jeżeli zrobię następny film, nie wiem kiedy. Trzymajcie się, do zobaczenia.